Znajdź średnią, medianę i dominantę następującego zbioru danych. Tu mamy liczby naszego zbioru. Ktoś nam tu napisał, że mamy znaleźć średnią. Najczęściej w potocznym języku, jeżeli mówimy średnia, to mamy na myśli średnią arytmetyczną, bo oczywiście są też inne średnie, np. średnia geometryczna albo harmoniczna, albo średnia ważona. Średnia arytmetyczna tych liczb to ich suma podzielona przez ich liczbę. I jest to jeden ze sposobów na wyznaczenie, Tendencji centralnej. No to liczymy. 23 dodać 29, dodać 20, dodać 32, dodać 23, dodać 21, dodać 33, dodać 25. I to podzielimy przez liczbę tych danych. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 liczb.

I dzielimy przez 8 w 88, się mieści 10 razy w 160, 20, w 45, to razem 25 i zostaje 6 ósmych, czyli 3 czwarte. To się równa 25,75. No i mamy pierwszy sposób oznaczenia środka tego zbioru liczb tendencji centralnej. Inny sposób to wyznaczenie mediany, czyli wartości środkowej. Żeby wyznaczyć medianę, musimy uporządkować te liczby od najmniejszej do największej. Można też odwrotnie, ale tak jest praktycznie. Najmniejsza liczba to 20, potem 21, 22 nie ma, potem mamy 2 razy 23, 25, 29, 32. I 33. 33 to maksimum w tym zbiorze danych. Po uporządkowaniu możemy już określić, jaka jest liczba środkowa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mamy 8 liczb. Wiemy to już, ponieważ 8 jest liczbą parzystą, mamy 8 liczb, to nie ma w takim szeregu jednej liczby środkowej. Są dwie liczby, które znajdują się blisko środka. Żeby wyznaczyć medianę, policzymy średnią z tych dwóch liczb. 23 jest blisko środka, ale nie leży w środku, bo są trzy liczby mniejsze niż 23 i cztery liczby większe niż 23. Samo 25 też nie jest medianą, bo są trzy liczby większe niż 25 i cztery mniejsze niż 25. Ale jeżeli policzymy średnią z tych dwóch liczb, to będą cztery liczby mniejsze od niej i cztery większe, czyli to będzie nasza mediana, liczba środkowa. 23 dodać 25. Podzielone przez 2 równa się 48 podzielone na 2, czyli 24. Chociaż 24 nie jest żadną z tych liczb, to jest medianą. Leży pomiędzy tymi dwoma i to jest nasza mediana, wartość, która leży w środku. I to jest drugi sposób na oznaczenie tendencji centralnej. Jeżeli chcemy znać jedną liczbę, która w pewien sposób reprezentuje środek naszego zbioru liczb, to może być ta właśnie liczba. Pamiętajcie, że nie ma jednego zawsze słusznego sposobu na określenie tego, gdzie jest środek takiego zbioru danych. Możemy powiedzieć, że to jest środek. W cudzysłowie, jeżeli chcemy cały ten zbiór opisać jedną liczbą, to może to być 25,75. Ale to też jest sposób na określenie tego, gdzie jest środek. Na koniec sprawdźmy jeszcze dominantę. Dominanta to liczba, która pojawia się najczęściej w zbiorze danych. Widać, że wszystkie liczby pojawiają się tylko raz, z wyjątkiem 23, która pojawia się dwa razy. Ponieważ 23 pojawia się najczęściej, pojawia się dwa razy, podczas gdy każda z pozostałych liczb pojawia się tylko raz, to 23 jest wartością dominującą jest naszą dominantą.